Szanowni Państwo, jesteśmy wstrząśnięci zbrodniami, bestialstwem, okrucieństwem, które obserwujemy w tej chwili w wykonaniu żołnierzy rosyjskich w Ukrainie. Uważamy, że polski Sejm ma moralny obowiązek zabrać głos w tym momencie, potępić zbrodniarzy, oddać hołd ofiarom. To nasz, posłów, posłanek, posłów, senatorek, senatorów, obowiązek w tym czasie, w czasie tej dramatycznej wojny. Wydawało nam się wszystkim, że po II wojnie światowej, po tym wszystkim, co pamiętamy z byłej Jugosławii, że tego typu skala bestialstwa nie będzie miała już w Europie nigdy więcej miejsca. Niestety byliśmy w błędzie. Niestety to, co oglądamy niemalże w trybie rzeczywistym, wtedy kiedy miasta, miasteczka, wsie są odbijane z rąk rosyjskich bestii, to są rzeczy, które naprawdę wydawało nam się, że już nigdy więcej ich w Europie nie zobaczymy. Dlatego my jako koło Polska 2050 zdecydowaliśmy się złożyć projekt uchwały, uchwały, który mamy nadzieję zostanie, tak jak poprzednia nasza uchwała, przyjęte jako uchwała Prezydium Sejmu. Uchwała, której celem jest właśnie to, o czym powiedziałam, potępienie zbrodniarzy i oddanie hołdu ofiarom. Ten projekt złożymy u pani marszałek, ale też poprosimy o podpisy w innych klubach parlamentarnych. Będziemy chcieli, żeby to był znów taki projekt, który będzie nas jednoczył, ale tak jak powiedziałam, uważamy, że Sejm ma moralny obowiązek zabrania głosu w tej sprawie. O szczegółach tej uchwały opowie Państwu radca prawny Miłosława Zagłoba, która jest naszą ekspertką w Instytucie Strategie 2050. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę Państwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa, to są zbrodnie nieprzedawnialne. Społeczność międzynarodowa ma obowiązek mówić o tych zbrodniach, dokumentować je i wspierać ze wszystkich sił działania Międzynarodowego Trybunału Karnego, który rozpoczął już śledztwo w Ukrainie, gromadząc dowody na popełnienie tych zbrodni przez rosyjskich okupantów. Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić bestialstwo, jakiego dopuszczają się w Ukrainie rosyjscy okupanci. Uchwała, którą przygotowaliśmy, oddaje hołd cywilnym ofiarom zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, które poniosły męczeńską śmierć w miastach i wsiach w Ukrainie. W 30. rocznicę rozpoczęcia wojny w byłej Jugosławii, która przypada dokładnie jutro, 6 kwietnia, kiedy padły pierwsze strzały w Sarajewie, uznawane za początek tej wojny, w której gwałt stał się narzędziem wojny. Stał się powszechnym narzędziem okupacji i podporządkowania sobie ludności cywilnej. To bardzo przykre, tak jak powiedziała pani poseł, że w Europie tylko jedno pokolenie przeżyło bez krwawej wojny ostatnich 30 lat, ale dzieci ukraińskie już tym pokoleniem nie są. One już doświadczają okrucieństw wojny. Sejm w naszej propozycji wezwie wszystkie państwa do wsparcia Ukrainy w jej walce, zarówno poprzez dostarczenie broni i sprzętu, jak i poprzez wsparcie apelu prezydenta Zełenskiego o to, żeby pogłębić śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego i doprowadzić do postawienia zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Różnica w sytuacji Rosji pomiędzy zakończeniem II wojny światowej a dniem dzisiejszym polega na tym, że w Norymberdze Rosjanie byli oskarżycielami nazistowskich zbrodniarzy. W Trybunale do spraw zbrodni wojennych w Ukrainie to Rosjanie będą oskarżeni. To jest ten projekt uchwały, który za chwilę przedstawimy do akceptacji pani marszałek, ale również pozostałym klubom parlamentarnym.
i mamy nadzieję na to, że zostanie on przyjęty jednogłośnie, tak jak to się stało z naszym ostatnim projektem. Bardzo dziękujemy.